Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Kolejne dwa odcinki programu Jedź Bezpiecznie poświęcimy pieszym na przejściach dla pieszych, ale zaręczam, że nie będą się Państwo nudzić, ponieważ przychodzą do nas naprawdę bardzo ciekawe maile. Oto jeden z nich od pana Patryka. Ja pozwolę sobie przytoczyć kilka zdań z tego listu. Otóż pan Patryk pisze, że zbulwersowała go twoja wypowiedź, że pieszy oczekujący ma pierwszeństwo. Połowa zdarzeń na przejściu dla pieszych jest spowodowana przez samych pieszych, dowodzi pan Patryk, i mówi, że pieszy ma pierwszeństwo na przejściu, a nie na chodniku. I tutaj najważniejsze zdanie z tego listu. Dodam, że zatrzymanie pojazdu przed przejściem dla oczekującego na przejście uczestnika ruchu jest wykroczeniem. No i co ty na to? Brawo, pan Patryk jest rewelacyjny. No cóż, ubawiło nas to. Ale i zasmuciło oczywiście. No nie ma się z czego śmiać tak naprawdę. Tym bardziej, że obawiam się, że tak pan Patryk myśli też może kilka tysięcy Polaków i dlatego jest tak źle. No rzeczywiście, za pewną część wypadków z pieszymi, których tak wiele jest na polskich drogach, za pewną część odpowiedzialni są piesi. Ale nie na przejściach dla pieszych, panie Patryku. I nie połowę, ale sporą ilość tych wypadków prowokują piesi, na przykład leżeniem na jezdni, pijani, na przykład wychodzeniem zza przeszkody, na przykład przebieganiem na czerwonym świetle. Ale my mówimy w tym momencie o przejściach o ruchu niekierowanym, bez sygnalizacji świetlnej, i o tym też pisze pan Patryk. A tam, panie Patryku, odpowiedzialność pieszego za wypadek może być tylko na zasadzie wtargnięcia. Wtargnięcie będzie wtedy na przejściu dla pieszych, jeżeli pieszy całkowicie zaskoczy kierowcę. To znaczy wbiegnie z tłumu pieszych, z zawiaty przystankowej, za kiosku, za jakiegoś źle ustawionego samochodu. Wbiegnie w taki sposób, że kierowca nie mógł tego pieszego zidentyfikować. Mógł się go nie spodziewać i nawet dojeżdżając wolno nie był w stanie zapobiec wypadkowi. To jest ułamkowa ilość. To jest mniej niż 1%. Za wszystkie pozostałe wypadki na przejściach dla pieszych odpowiedzialni są kierowcy. Pan jadąc prawym pasem wyprzedza pojazd, który idzie pasem lewym. Artykuł 26 ustawy Prawo ruchu drogowym zabrania panu wykonać takiego manewru na przejściu dla pieszych oraz bezpośrednio przed przejściem. Tamto przejście dla pieszych, tuż za rondem, są dwa przejścia o ruchu niekierowanym. Ale widział pan, co jechało, jak jechał Opel? Co ale, się działo? Ale co się działo? Czyż pluł, kaszlał tym samochodem, kuźwa, zadymił tam pół ronda. Dobrze, kuźwa. Czyli w ten sposób, jeżeli ktoś pluje, kaszla i zadymi pół ronda, to pan go wtedy może wyprzedzić na przejściu? Czy? Nie chodzi o to, że mógł na przejściu, tylko jak facet zwalnia, tak? To, bo już na rondzie nie mógł zapalić, nie wiem, czy zapalić, czy tak? Mógł odjechać, więc ja go chciałem ominąć, żeby jechać dalej. A jakby pan ominął, to jest jeszcze gorszy manewr, pan go wyprzedził. Mandat karny za to wykroczenie to jest 200 zł, punktów karnych jest 10. Panie Patryku, otóż niestety nie przyjął pan do wiadomości przepisu, który kilkanaście lat obowiązuje, który dostosował nasze przepisy do konwencji wiedeńskiej, którą podpisaliśmy jeszcze więcej lat temu. Mianowicie przepis ten, który już nudzi mi się cytować, ale jeszcze raz widzę, muszę dla pana Patryka to zrobić. Przepis rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych, tak samo ważny jak przepis ustawy, który mówi, że zbliżając się do oznakowanego przejścia, mamy obowiązek zmniejszyć prędkość w celu nienarażania pieszych znajdujących się na przejściu bądź na to przejście wchodzących na niebezpieczeństwo. Czyli każde narażenie pieszego wchodzącego na przejście na niebezpieczeństwo, normalnie wchodzącego, pieszy doszedł do przejścia, rozglądnął się, widział samochody w jakiejś odległości, w takiej, że miały obowiązek mu tego pierwszeństwa na przejściu udzielić, wchodzi na przejście, a my go przejeżdżamy. To jest nasza odpowiedzialność, to jest pana odpowiedzialność, panie Patryku. Niech pan się nie ośmiesza. Współczuję tym wszystkim, którzy dalej nie zrozumieli tego, że mamy obowiązek zmniejszyć prędkość i interesować się również wchodzącymi na przejście. Powiem jeszcze raz rzecz chyba oczywistą. Jeżeli potok pojazdów będzie się poruszał, to pieszy przez przejście nigdy by nie przeszedł, prawda? Czyli dochodzi do przejścia i stoi i czeka.
czeka, panie Patryku, bo pan sobie chce przejechać i pana koledzy też sobie chcą przejechać i tak jadą, 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 jeszcze w międzyczasie się powyprzedzają pięknie, no i w końcu ten pieszy wchodzi, bo jakiś kierowca łaskawy zmniejsza prędkość, inny nie zmniejsza, albo wjeżdża w ten samochód, albo wyprzedza, czy omija ten pojazd sąsiednim pasem, w zależności od szerokości jezdni, zabija pieszego. Powtarzam jeszcze raz, przepisy konwencji i zaimplementowany przepis w rozporządzeniu na razie, a mam nadzieję niebawem w ustawie, to już obowiązuje. W wersji takiej może nieco miękkiej, ale bardzo wyrazistej. I panie Patryku, jeżeli pan uważa, że zatrzymanie przed przejściem będzie groziło mandatem czy wykroczeniem, no to pewnie zapytamy jeszcze policjanta, żeby powiedział coś na ten temat. Co gorsze, pan Patryk pisze do nas, że od wielu lat jeździ samochodem, ale oprócz tego jakby zawodowo zajmował się sprawami bezpieczeństwa w ruchu drogowym. No to panie Patryku, niech pan się już tym nie zajmuje. Niech pan się już tym nie zajmuje, ponieważ sprawy, o których pan mówi, są naprawdę poważne, a błądzi pan kompletnie. Ja jechałem bardzo powoli, dbam o to, żeby... Jechał pan powoli, tak? Tak. Byłem na tyle w stanie, że jakby on zaczął hamować, jakby mu ktoś wyszedł... Ale on zaczął hamować i pan przejechał szybciej koło niego. On zaczął hamować, żeby wykonać manewr zmiany kierunku jazdy, to jest skręcenia w lewo. I pan nie wyhamował, tak pan mówił, pan przejechał szybciej, czyli wykonał pan manewr wyprzedzania. No dobrze, ja siedzę naprawdę bardzo wysoko. Tak? Ja widzę tutaj wszystkie dachy. No, czy pojazdy, które są wyższe, mogą wyprzedzać już? Może... Są zwolnione z tego? Dobrze, dobrze, proszę pana, mandat karny za to wykroczenie, tak. To jest 200 zł, punktów karnych jest 10. Mamy tutaj takiego zdumiewającego maila, którego musimy skonsultować z policją. Pan Patryk pisze tak. Zatrzymanie pojazdu przed przejściem dla oczekującego na przejście uczestnika ruchu jest wykroczeniem. Tak pisze pan Patryk. Przepraszam, proszę powtórzyć pytanie, bo nie wierzę w to, co słyszę. To jest, czytam jeszcze raz. Zatrzymanie pojazdu przed przejściem dla oczekującego na przejście uczestnika ruchu jest wykroczeniem. Myślę, że każdy uczestnik ruchu, jak i przede wszystkim kierujący powinien o tym wiedzieć, że jest to sprawa jasna, że jest to normalne zachowanie każdego kierującego i warto, myślę, poczytać ustawę Prawo ruchu drogowym. Czyli pan Patryk absolutnie się myli. Dokładnie tak. Jest w bardzo dużym błędzie. Wykonuje pan manewr wyprzedzania na oznakowanym przejściu dla pieszych. I musi pan sobie zapamiętać, że jeżeli takie przejście nie posiada sygnalizacji, to panu niestety zrobić tego manewru nie wolno. Pusta szosa. Nie było żadnego innego pojazdu. A stał po prawej stronie, stał. Proszę pana, on jechał wolniej. No i panowie, ale gdzie? Lewym pasem przecież ja... Proszę pana, manewr wyprzedzania, czy pan sobie zdaje sprawę, co to jest manewr wyprzedzania? Wiem. Co to jest manewr wyprzedzania? No wyprzedzania, tak? Samochód jadący po prawej stronie, muszę go z lewej strony minąć. A z prawej to już nie? Mandat karny za to wykroczenie jest 200 zł, punktów karnych jest 10. Jak wygląda w tym roku sytuacja na krakowskich drogach? No ja sama bardzo często widzę policyjne koguty na ulicach. Jak proszę państwa, musimy mieć świadomość, że Komenda Miejska Policji w Krakowie cały czas działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w samym Krakowie. Jeśli popatrzymy na statystyki, ilość osób zabitych w wypadkach, 2 osoby. No ale tu musimy podkreślić, że te zabite osoby to byli piesi. Tak, jeden przechodził poza przejściem dla pieszych, natomiast druga osoba była to kobieta, która przechodziła na oznakowanym przejściu dla pieszych na ulicy Wybickiego i niestety została potrącona przez kierującego, zginęła na miejscu. Tak samo błędnie jak pan Patryk interpretuje przepisy wielu kierowców. Najczęściej mówimy o przykładach z Krakowa, ale dzisiaj z Polski, na początek Łódź i pan Andrzej, który żałuje, że zainteresowanie bezpieczeństwem w Łodzi jest takie małe. I przysłał nam pan Andrzej film, który pokazuje, no, jak skandalicznie zachowują się kierowcy zawodowi. No niestety, no, a kierowca autobusu komunikacji miejskiej, ten pojazd na sąsiednim pasie rzeczywiście słusznie stoi, bo chodzą kolejni piesi. No i autobus rusza w momencie, jak piesi są już na przejściu, popełnia ewidentne wykroczenie. No cóż, mam nadzieję, że w Łodzi też za moment ruszą ostrzejsze kontrole. Jeżeli ktoś tego jeszcze nie zrozumiał, no doczeka się mandatu, wcześniej czy później. Ale no musimy sam się zdyscyplinować, ja ciągle o to apeluję. Następny film przysłał nam pan Michał z Wrocławia. No i oczywiście na wrocławskich ulicach też wyprzedzanie, omijanie przed każdym przejściem dla pieszych, na którym nagrał pan Michał film. Problem dotyczy całej Polski. Ja już nie mam siły trochę komentować, proszę państwa, tego wyprzedzania, tego omijania, no bo widzicie państwo, co się dzieje. Będąc na przejściu w Polsce, nie wiemy, czy zejdziemy z tego przejścia cało, o własnych siłach. To jest skandal. I jeszcze jeden film od pana Dawida. Rzecz dzieje się gdzieś w Polsce. No, Mercedes Sprinter, wspaniale wyprzedzanie. Tak, więc jesteśmy poza obszarem zabudowanym.
przejścia dla pieszych tam też się znajdują. Kierowca wyprzedza i to z wielką prędkością. A w następnym odcinku następna seria o skandalicznym zachowaniu kierowców na przejściach dla pieszych, tym razem z Krakowa. Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.